Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na Q&A. Będę odpowiadała na pytania, które zadaliście. Naprawdę dziękuję Wam, że tyle tych pytań było i że dzięki Wam i Waszej kreatywności mogę nagrać ten film. Ale muszę wtrącić od siebie coś, słuchajcie, bo przyszły moje pędzle. Moje pędzelki, słuchajcie, tu na czarnym tle Wam pokażę, będzie lepiej widać. Bo to w ogóle te czarne coś to jest tak jakby opakowanie na te pędzle z Ibry. Tylko że ja, słuchajcie, tego nie wykorzystam. Z tego względu, że to jest taki materiał, którego ja nie lubię dotykać. Dlatego to jest też nieodpakowane. To jest chyba welur. To jest chyba welur, także mam jakiś awers do tego i nie będę tego używać, chyba że użyję do schowania tutaj czegoś innego. Pokazuję Wam pędzelki. Powiem Wam, że w szoku jestem, dlatego że na żywo kolor tych tutaj, wiecie, tych skówek totalnie różni się od tego, co ja widziałam na YouTubie na tych testach. Także zdziwiłam się, że te złoto, które tutaj jest, jest różowe. Takie rose gold. A to w rzeczywistości, nie wiem czy moja kamera to odda, powinna, to jest kolor łososiowy. To jest taki właśnie różowy odcień pomarańczowego koloru. Ja jak oglądałam filmy i to właśnie też pokazuje, jak specjalnie na kanałach beauty są przekłamywane kolory bądź światło, żeby uatrakcyjnić trochę test. To właśnie to jakby ten fakt zmiany koloru w rzeczywistości potwierdza tylko to, że manipulują trochę, żeby zachęcić do zakupu. W każdym razie, jak ja to zobaczyłam, ten kolor, to mówię, kurde, no nie do końca mi się podoba, nie? Myślałam, że ten odcień pomarańczu będzie taki, wiecie, no jak pomarańcza. Taki po prostu pomarańczowy, zwykły pomarańczowy, a to jest łosoś. No i nie wiem, no, ocencie sami, jak wy to widzicie. Niemniej jestem zadowolona, ponieważ pędzle są bardzo mięciutkie i takie fajne, wiecie, na skórze. Oczywiście będziemy sobie testować też, będziemy się malować razem, to na pewno zobaczycie, ale fajna promocja bo to było 65 zł na Douglasie za 9 pędzli i tu jest pędzel do pudru, do rozświetlacza, do ust, do brwi skośny, do tego, do różu, do bronzera i do cieni taki, właśnie taka a la kuleczka powiedzmy. Nie wiem czy jeszcze jeden do cieni nie jest, tak z tyłu jest. Także 9 pędzli jest, nawet dwa, słuchajcie, z tyłu są. No, zakryły się. W każdym razie taki zestawik. Chciałam Wam pokazać na szybko, że sobie nabyłam. Także mam już się czym pomalować. Tylko po prostu potrzebuję, wiecie, zebrać się na odwagę, żeby testować kosmetyki. Niemniej, no chciałam Wam pokazać ten zestaw, że już nabyłam. No i przechodzę, słuchajcie, do tych pytań. Zbiera się na burzę i chmury nadciągają tutaj konkretne, ale dzisiaj był tak upalny dzień, słuchajcie, 32 stopnie i wymyśliłam sobie patent, który mam nadzieję, że przez całe lato będę wykorzystywać, że do godziny 16 mam zasłonięte tutaj te moje szare zasłony, które mam takie kryjące, bo jak wstałam rano, to zauważyłam, że praktycznie chyba o 3 stopnie wychłodziło mi mieszkanie. Więc 3 stopnie, no to już jest dla mnie, to jest dużo. Nie, bo wiecie, że ja muszę unikać upałów. Ale dobra, bo ja się rozgaduję zamiast od razu przechodzić, nie? Słuchajcie, na karcie społeczności właśnie zapytanie do Was. I daliście tutaj właśnie komentarze z pytaniami, więc będziemy sobie jechać po kolei. Jeszcze na Instagramie tam miałam chyba 3, ale to muszę się... muszę się tutaj ogarnąć w tym. Dobra, także jadę. Pierwsze pytanie zadała Jastinka. Czy posiadasz jakieś plany urlopowe? Jeśli tak, jaka destynacja? Jakie jest Twoje największe niespełnione marzenie? Pozdrawiam.
Także słuchajcie, ja się wcześniej nie zastanawiałam nad tymi odpowiedziami, ale teraz postaram się w miarę szybko nad tym zastanowić. Czy mam plany urlopowe? Słuchajcie, ja niestety przez wzgląd na moją chorobę, tą fizykalną pokrzywkę na ciepło, nie mam, przynajmniej tak mi po prostu ewoluowała na przestrzeni 7 lat, że nie jestem już w stanie po prostu wyjść na słońce. Nie tyle co na słońce jako takie, tylko po prostu na gorąc. Jest temperatura wyższa niż na zewnątrz, 22 stopnie, czy 20, tak myślę, 24 to jest maks. No to niestety ja się zaczynam grzać, ciało robi mi się ciepłe, zwłaszcza twarz. No i powstaje mi ta pokrzywka, która mnie piecze, swędzi, sprawia mi ból, no jest taka dokuczliwa. I też po prostu... No, trzeba uważać. Trzeba uważać, żeby za dużo plam nie dostać, bo to, wiecie, ta choroba jest taka trochę, no, niebezpieczna czasami, nie? Wam za dużo o tym nie opowiadałam, ale muszę starać się robić tak, żeby jak najmniej było tych plam. Że wiecie, jedna, dwie, nie więcej, trzy, żeby tam, wiecie, mnie jakoś tak... Chociaż zdarza się, że mnie tak sypie, wiecie, konkretnie. Ale to już naprawdę muszę gotować w domu, nie wiem, odpalam piekarnik, jest upał. Są takie stricte warunki do tego. No to wtedy zdarza się, że mocno mnie sypie, ale... No to mówię, lato jest tutaj właśnie sprzyjające takim rzeczom, ale staram się, wiecie. Mam wiatraczek, słuchajcie, nie pokazywałam wam. Mam taki wiatraczek kupiony w Action, którym po prostu chłodzę sobie twarz na baterię i jak potrzebuję takiego, wiecie, miejscowego ochłodzenia, jak, nie wiem, na nodze mi wyjdzie pokrzywka na ręku, gdzieś tu na dekoldzie, to ja sobie przykładam włączony wiatraczek i wtedy na zasadzie chłodzenia to, wiecie, skóra mi się schładza i wtedy szybciej mi ta pokrzywka znika, nie? Kochani, względem planów urlopowych, no niestety wakacje u mnie odpadają, nigdzie nie wyjeżdżam, ale już sobie obiecałam, że będę sobie raz na jakiś czas zwiedzała Polskę i wydaje mi się, że jesienią bądź zimą wybiorę się właśnie do któregoś z miasta Polski. Podejrzewam, że to będzie albo Poznań, albo znowu Kraków, ale no coś w tym sensie. Albo po prostu pojadę znowu do Warszawy. Chciałabym też w góry raz pojechać, bo nie byłam. Także myślę, że bardziej właśnie w tej drugiej części roku gdzieś pojadę, ale latem... Kiedyś, jak się cofniecie do moich filmów właśnie tych sierpniowych, to tam są filmy z nadmorza, no inaczej to wszystko było. Miałam tą pokrzywkę, bo już mówię, 7 lat ją mam, ale ona jakoś inaczej działała, że wiecie, ubrałam się trochę lżej i czułam, że pod koszulką mam gdzieś, wiecie, w takich bardzo ciepłych miejscach, miałam te plamy i piekło mnie to i tak dalej, ale... No nie było tak, że bardzo mi się twarz grzała i że po prostu, wiecie, chwila, moment i już tu ręce, tu twarz. Oj, no ale co, no trudno, trzeba iść dalej i jakoś iść do przodu. Drugie pytanie było, jakie jest twoje największe niespełnione marzenie? Słuchajcie, skończenie studiów z biochemii. Bardzo mocno się nad tym zastanawiam, czy w końcu nie wziąć się za to. Może w październiku i wiecie, i nie pójść na te studia, nawet słuchajcie, zaoczne, nie? Jakieś takie weekendowe, bo to jest naprawdę, no, to jest taka moja pasja. Mi się tak, słuchajcie, marzy pracować w laboratorium, że no nie macie pojęcia, nie? Chciałabyś jakieś zwierzątko, na przykład psa lub kota? Chciałabym bardzo psa. Słuchajcie, moją ulubioną rasą pokażę wam, jaki jest. To jest naprawdę moje, od lat, moje marzenie. Pokażę wam, jaki mi się marzy piesek. To się nazywa owczarek australijski. Ja bym tak bardzo chciała tego pieska, że normalnie szok, nie? To jest ten taki owczarek, który ma takie plamki, jakby takie z sierści, jest taki cały w ciapki. Może tu będzie lepiej widać. O! I taka rasa mi się marzy, słuchajcie. Miga mi bateria, mam nadzieję, że mi wystarczy. No i myślę, że jak będę miała warunki do tego, no to
Chciałabym sobie wziąć tego psa. Bardzo. Ale to wiecie, właściciel tutaj się nie zgadza. Zresztą zbyt mało miejsca jak na takiego psa, który wiecie, rośnie i przypomina trochę wielkością Labradora. Ale myślę, że kiedyś, no niewykluczone, bo ja marzę, słuchajcie, o tym, chciałabym wyprowadzać tego psa. I jakoś tak się z nim zaprzyjaźnić, i go pokochać, i w ogóle nie. Kota raczej nigdy nie będę mieć, nie przepadam za kotami, nie ufam im. Wiem, że koty mają coś takiego w sobie, że one są jakby wierne, są przy was, ale mają tam takie coś takie, że jedna niezauważona chwila i mogą wam uciec, i mogą jakby robić co chcą, nie? Że jeśli mają ochotę wam coś zrzucić z półki, to zrzucą. Jeśli mają ochotę coś wam zniszczyć, no to zniszczą, nie? Albo gdzieś właśnie uciekną przez uchylone okno, więc. Zresztą, no mówię, no jakoś tak nie jestem zupełnie za kotami, nie? Kurde, długi chyba będzie ten film. Jaką drogę zawodową planujesz w najbliższym czasie? Co chciałabyś robić zawodowo, nie mając żadnych ograniczeń? No to tak, drogę zawodową w najbliższym czasie. No myślę, że zdecydowanie rozwijać YouTube'a, social media, no i tak jak wam mówiłam, tą biochemię. Chciałabym bardzo, słuchajcie, właśnie pracować przy laboratorium na zasadzie, wiecie, badania krwi robić, z próbek, jakieś, wiecie, pod mikroskopem, czy takie, wiecie, nie wiem, odsiewanie osocza, czy coś takiego. No bardzo, bardzo mi się to podoba. Teraz jest ta elektronika bardzo rozwinięta i bardzo łatwo można takie badania robić, także chciałabym to i nie mając żadnych ograniczeń, no tak, to zdecydowanie, no bo to jest moja pasja, ewentualnie może coś związanego stricte z takim światem astronomicznym, nie? Czy jakaś praca w planetarium, czy coś w tym stylu, nie? Jakie jest twoje największe marzenie? Słuchajcie, w tym momencie zdrowie, jeszcze raz zdrowie, po prostu być zdrowa i na umyśle, i na ciele. Chcę zdecydowanie wyciszyć moją psychikę i znormalizować te, wiecie, żebym po prostu była stabilna, nie? Bo czasami męczą mnie natrętne myśli, czasami mam lęki i chcę, żeby to było takie, wiecie, no normalne, nie? Muszę się tak, wiecie, trochę ogarnąć, nie? Wiadomo, fizycznie też, co już dobrze wiecie. No i słuchajcie, z takich marzeń, takich bardziej materialistycznych, no to marzy mi się kupienie właśnie tego sprzętu, tej kamery takiej małej, co wam mówiłam, tego DJI Combo Creator, coś takiego, nie? Coś takiego, że w sensie chciałabym, słuchajcie, sobie kupić taką kamerę 4K właśnie z mikrofonami, albo na przykład polecieć sobie zobaczyć zorzę polarną, taką prawdziwą, tylko wiem, że to bym musiała na duży mróz wtedy pójść, nie? Że minus tam, nie wiem, 20 i się położyć na śniegu i wtedy sobie oglądać, nie? Na leżąco zorzę. Byłoby cudownie. Gdzieś, wiecie, w Norwegii albo na Islandii. Twoje największe wady, zalety? No to już wy jako obserwatorzy musicie wyciągnąć wnioski. Ale jakbym ja miała podać? Na ten moment, czekajcie, zaleta i wada. Moją wadą może być na przykład to, że czasami się zbyt szybko irytuję. Może za dużo gadam, że mam czasami taki słowotok. A zalet? No nie wiem, zauważyłam, że bardzo mi się rozwinął mózg, nie? Że przez to, że czytam, słucham podcastów, dużo się uczę, to zauważyłam, że korzystnie to wpłynęło na mój mózg. I cieszę się, że jakby chce mi się to robić i chcę po prostu ten mózg mój rozwijać, nie? Że wiecie, że wracam do książek, wracam do właśnie tych czytania, tych ciekawych rzeczy, wiecie, dowiaduję się. No to ten, a taka stricte charakteru, jaka zaleta? Nie wiem, może moje poczucie humoru, że wiecie, mam tą depresję i generalnie czasami mam dosyć wszystkiego, to jeszcze potrafię się śmiać i potrafię żartować i
I to lubię w sobie, że jeszcze to we mnie zostało, wiecie, te takie jajcarskie podejście, nie? Dalej, Angelika pyta. Pytanie na luzie, jeśli nie chcesz na któreś odpowiadać, to nie musisz oczywiście. Jakie masz wykształcenie, to znaczy jakiś zawód? Słuchajcie, jeśli chodzi o moje wykształcenie, to jest tak, ja skończyłam liceum profilowane. Potem poszłam po maturze na studium i w sumie nie wiem, jak to powiedzieć, bo mam dyplom z tego studium. Właśnie wizaż i stylizacja paznokci. I powiem wam szczerze, że normalnie mam dyplom z wizażu. Tylko że przez to było, słuchajcie, 2011 chyba. Tak, zaczęłam chyba w 2011. I po prostu teraz, w porównaniu do tej wiedzy, która jest po tych 12 czy 13 latach, no to musiałabym to wszystko, te techniki uczyć się na nowo, nie? Bo wtedy to była zupełnie inna, ale mam normalnie dyplom wizaż i stylizacja paznokci, też właśnie uczyłam się robić paznokcie żelowe, słuchajcie, manikir japoński robiłyśmy, no. Paznokci, bo taki miałam plan, żeby być wizażystką, ale zauważyłam po tych 10 latach, że dobrze wyszło, że tego nie kontynuowałam, no bo teraz w ogóle inne rzeczy mi się podobają, nie? Teraz to właśnie mnie ciągnie na to laboratorium bardziej. Gdybyś mogła mieszkać w dowolnym miejscu na świecie, to gdzie by to było? Słuchajcie, zdecydowanie Norwegia albo Finlandia, Islandia, takie bardziej te skandynawskie regiony, tam gdzie jest chłodniej, gdzie jest częściej, znaczy częściej nie ma słońca, to dla mnie z moimi tutaj przypadłościami to na pewno na plus. A jeśli bym miała tak patrzeć, że nie mam żadnych chorób i jestem taka, wiecie, super zdrowa i mogę być w każdej temperaturze, to myślę, że chciałabym mieszkać we Włoszech. Bo zwłaszcza w Portofino, to jest takie małe miasteczko, które jest tak urokliwe, że no nie wiem, może kiedyś, może taką, wiecie, jak będzie taka sroga zima, to może pojadę, żeby tam, wiecie, nie było jakichś upałów. Bardzo bym chciała, nie? Bo normalnie jest przepięknie tam. Z jaką marką nawiązałabyś współpracę, gdybyś mogła wypuścić swój produkt? Niekoniecznie kosmetyczny lub właśnie kosmetyczny. Słuchajcie, co mi przyszło od razu do głowy, to z zagranicznych marek kosmetycznych to MAC, a z polskich to Affekt. Jeśli nie kosmetyczne, to w sumie nie wiem, kochani. Może coś związanego z jedzeniem, może Piątnica, bo lubię ich produkty. Nie wiem, bym musiała się dłużej zastanowić, ale kosmetyczne to na pewno te. Z kim z świata showbiznesu poszłabyś na randkę? Powiem wam, że z polskich to nie mam tak za bardzo z żadnych, chyba że kobiety też bierzemy pod uwagę, no to wtedy myślę, że może. Jak się nazywa ta aktorka? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Ta z Nigdy w życiu, główna bohaterka. Sprawdziłam sobie, Danuta Stenka. Ewentualnie Joanna Brodzik, bo bardzo mi się podoba jej filozofia, taka, że ona, wiecie, odchodzi od pokazywania życia prywatnego w mediach na rzecz właśnie takiego, wiecie, takich rozmów o rzeczach ważnych. Też się inspiruje bardzo tym, wiecie, najlepszymi kucharzami na świecie, właśnie dużo gotuje. To myślę, że z tymi kobietami na pewno wartościowe rozmowy bym przeprowadziła. Ale tak stricte na randkę z facetów, to z zagranicy tak. Chris Evans, Austin Butler, Paul Walker, gdyby żył. Kto jeszcze? A z polskich? Może Rozner-ski, ale to też w sumie nie wiem. Tak, z polskich to nie ma takich, wiecie, żeby mi się tak mega ktoś podobał. Bardziej właśnie zagraniczne, nie? Też zaczynają mi się podobać mężczyźni o urodzie azjatyckiej. Też fajni są. No i ostatnie pytanie od Angeliki. Aktualnie ulubiona piosenka. No i powiem wam, że tutaj jest problem, bo ja muzyki za bardzo nie słucham. Puszczam sobie raz na jakiś czas jakiś set, słuchajcie, po prostu w telewizji jakąś mieszankę i tyle, ale żebym miała taką jedną ulubioną piosenkę,
To się muszę zastanowić i zostawię tutaj miejsce, żeby napisać na filmie tytuł, to wam wpiszę. Jak mi coś przyjdzie do głowy, co ostatnio słuchałam, to wam tutaj wpiszę. Czemu nie masz reklam na filmach? I powiem wam, że jestem zdziwiona tym pytaniem, ponieważ ja sama, nawet jak swoje filmy oglądam, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze zmontowałam, to mi się reklamy włączają, na których, słuchajcie, ja nie zarabiam. No bo jeszcze nie mam włączonego zarabiania, to jest pierwsze. A druga sprawa, no YouTube na małe kanały narzuca reklamy i ja u innych dziewczyn, które mają też po 100-200 wyświetleń, też widzę reklamy. Także nie wiem, czemu tak jest. Czasami się włączy ta reklama, a czasami nie pewnie. Dalej, kochani. Co my tu mamy? Jeśli mogłabyś zaprojektować swój idealny dzień, to jakby on wyglądał? O, to jest dosyć trudne pytanie. Nie wiem, czy wystarczy mi baterii, bo już mi bardzo miga. Idealny dzień? To myślę, że to byłby taki dzień, w którym po prostu byłabym z osobą, wiecie, jakbym była zakochana, że byłabym z tym swoim partnerem, na przykład gdzieś sobie pojechać, coś zwiedzić, pójść na przykład do teatru, do muzeum jakiegoś, na wystawę, jakieś fotografii, potem pójść na przykład na jakieś jedzenie dobre, albo na przykład sobie w domu posiedzieć, obejrzeć razem film, czyli takie wszystko, co się kręci wokół wspólnego takiego czasu. A jeśli nie z partnerem, no to z kimś, komu ufam, jakiejś koleżance, przyjaciółce, takie rzeczy, nie? Pojechać gdzieś na taras jakiś widokowy. Wiecie, pokręcić jakiś fajny film dla was z zewnątrz, no. Bardzo w ogóle tęsknię za chodzeniem na basen. No, tak, myślę, że taki dzień. No i słuchajcie, kolejne tutaj pytania z Instagrama. Jakie jest twoje hobby? No to największym moim hobby jest, no też YouTube, ale biochemia, astronomia, gotowanie, które na szczęście powoli wraca mi ta pasja, bo już myślałam, że to już naprawdę. Że to już mi minęło, ale na szczęście wróciłam. Zaczynam znowu czuć, wiecie, te chęci do gotowania i rozkręcam to. Taniec też jest moją pasją. Niestety nie mogę kontynuować na razie ze względu na kręgosłup, ale myślę, że z czasem wrócę. I firmy kosmetyki polecasz najbardziej. Słuchajcie, jeśli chodzi o kolorówkę, no to tak, NYX, Affect. Co tu mamy jeszcze? Kolorówki, ale to zależy w jakiej cenie. No bo z MAKa kosmetyki też są fajne na pewno, tak jak wam mówiłam. Bioderma, Uriage na przykład z takich dermokosmetyków. W ogóle polecam wam dermokosmetyki, bo naprawdę są warte uwagi. Mają lepsze składy i są to prawda droższe, ale myślę, że lepsze. La Roche Posay, tak? To co jest w aptece też. Co jeszcze, słuchajcie, co jeszcze wam polecam? Co ja tam? Na pewno z Clinique też są błyszczyki fajne na przykład. No, to tak pokrótce myślę, że takie. Kochani, to były pytania. Mam nadzieję, że takie Q&A wam się spodobało. Bardzo się cieszę, że zdążyłam nagrać, zanim mi bateria nie padła. Dajcie znać w komentarzu, czy podobały wam się odpowiedzi. No i co, widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. Pa, pa!